Dzisiejszym poradniku pokażę Państwu, jak dodać kolejny związek dla wybranej osoby. Aby dodać taki kolejny związek, wyszukujemy sobie tą osobę, oczywiście z bazy danych i wyświetlamy jej formularz rodzinny. Ja sobie tutaj na moim przykładzie wyświetliłem formularz pana Piotra i Izabeli, i dla niego, dla tego pana Piotra, chciałbym dodać kolejny związek, a dla pani Izabeli też dodamy kolejny związek, tak? Czyli najpierw dodajemy panu Piotrowi. Żeby dodać panu Piotrowi związek, Mamy tu taki przycisk związki. Ta cyfra 1 oznacza, że ten pan Piotr ma jeden związek. Podobnie tutaj pani Izabela ma również jeden związek, co oznacza, że ten związek właśnie jest właśnie wyświetlony na ekranie i to jest ten związek, który zawarł pan Piotr i pani Izabela. Mają trójkę dzieci. Tu mamy wizualizację oczywiście przodków ze strony pana Piotra, a tu przodków ze strony pani Izabeli. Teraz chcąc dodać panu Piotrowi kolejny związek, klikamy przycisk związki. I dodaj nowy związek. Klikamy, i teraz, proszę zauważyć, została wyczyszczona na formularzu tutaj rodzinnym lista przodków, ponieważ nie mamy wskazanej nowej partnerki dla pana Piotra, czyli nowej małżonki, a też nie mamy oczywiście listy dzieci, bo można założyć, że z tego nowo powstałego związku, który przed, chwilą, przed chwileczką staram się właśnie tutaj dodawać. Będzie, narodzą się nowe inne dzieci, tak jakby, tak? Niż z tego pierwszego związku. I teraz, aby dodać nową osobę, czyli partnerkę dla pana Piotra, postępujemy w, podobnie jak w pracy na formularzu rodzinnym. Możemy wybrać dwa przyciski. I tu mamy przycisk Dodaj i wstaw z listy. Przycisk Dodaj używamy w tym momencie, kiedy chcielibyśmy dodać kolejną osobę, czyli w tym momencie, powiedzmy, żonę czy partnerkę dla pana Piotra której nie mamy już zawidencjonowanej w bazie danych. Bo jeżeli taką osobę mamy, bo przecież takie sytuacje się zdarzają, że możemy mieć te dane wpisane luźno w programie, dane poszczególnych osób, lub zaimportowaliśmy od kogoś sobie do programu dane od innego członka rodziny i możemy podwiązać wówczas te, dodać tą partnerkę dla pana Piotra z osób, które już istnieją, czyli które już mamy tutaj w bazie tych 66 osób zapisanych. Ja na razie pokażę na tym pierwszym przykładzie tutaj, jak dodać taką osobę całkowicie nową. Czyli dodaję jakby 67. osobę. Nie mam zawidencjonowanych danych tej, tej osoby, więc klikam przycisk Dodaj. Proszę zauważyć, nazwisko zostało odmienione. Oczywiście zostało tutaj przypisane po mężu domyślnie, ale oczywiście można sobie w każdym momencie to zmienić. I tutaj dodamy powiedzmy imię, będzie to pani Maria. Czyli dodaję drugi związek z Marią. Nowakowską. Więcej już nie wypełniam tych danych, robię zapisz. W tym momencie proszę zauważyć, mamy tak: po pierwsze, uaktywniły nam się przyciski przodków, czyli rodziców dla pani Marii, które możemy sobie teraz wypełniać na formularzu, ale też możemy dodać od razu tutaj syna, córkę dla tego nowego naszego związku. No to dodajmy sobie tutaj syna, żeby tylko Państwu pokazać, jak to wszystko będzie działać. I tu będzie powiedzmy Leon. Zapisujemy. Czyli teraz mamy taką sytuację. Mamy z tego związku jedno dziecko. Z tego wcześniejszego, proszę zauważyć, mieliśmy trójkę. Ale możemy to sobie szybko wyświetlić na tym formularzu, ponieważ tutaj powstaje nam, pojawiła się cyfra 2, czyli wiadomo, że pan Piotr Nowakowski ma dwa związki i to jest związek drugi z dwóch, które ma. Czyli drugim związkiem jest z panią Marią. Jeżeli chce wyświetlić pierwszy, wystarczy wejść w przycisk związki Pokaż związek z i tu zaznaczamy nowa Nowakowska Izabela. I proszę zobaczyć. Mamy panią Izabelę z Piotrem, z trójką dzieci. A drugi związek, czy to jest związek pierwszy z dwóch, które ma? A jeżeli chce wyświetlić dane drugiego związku, wystarczy kliknąć tutaj na pokaż związek z i wybrać drugi związek. I mamy z jednym dzieckiem. Teraz chciałbym w drugą stronę pokazać państwu jak zadziała przycisk wstaw z listy. Czyli chcę teraz w tym przykładzie pani Marii dodam związek kolejny, czyli drugi, bo ona ma na razie jeden tylko z panem Piotrem. Dodam jej drugi związek, ale już z osobą, którą mam w bazie danych, tak? To wystarczy kliknąć przycisk związki. Dodaj nowy związek. Tym razem ta część zostanie wyczyszczona, proszę zobaczyć. Oczywiście lista dzieci również i zamiast przy użyć przycisku dodaj, czyli bym dodał wtedy kolejną osobę do bazy danych, robię wstaw z listy. Teraz nam się pojawi taki formularz, gdzie będę mógł wybrać osobę z listy bazy danych z mojej bazy danych. No i mogę sobie tu oczywiście losowo teraz tutaj wybieram sobie osobę. Mogę sobie pofiltrować po dacie urodzenia, co prawda tam u pani Marii nie dodałem daty urodzenia, no ale załóżmy, że to będzie że to będzie pan na przykład Kowaleski. Bolesław. Wybieram go. Czy chcesz zmienić na Kowaleska? To jest pytanie, ponieważ no, tworzymy tutaj jakby drugi związek. Możemy zrobić, że tak. I proszę zauważyć, mamy u pani Marii Kowalewskiej również drugi związek. I dla pana Kowalewskiego też mamy drugi, dlatego że on wcześniej miał już jakiś związek o, z panią Kowalewską Elżbietą. I drugi związek od razu został utworzony znowu dodaną partnerką dla pana Piotra. A te związki mamy tutaj. Pokaż związek z panem Piotrem oraz z panem Kowaleskim. I co ważne, proszę też zauważyć, ponieważ ten drugi związek dla tej pani Marii dodałem z, z, wykorzystując przycisk wstaw z listy. W tym momencie wszystkie podwiązania, które, czyli wszyscy przodkowie, rodzice, dziadkowie i tak dalej, tak dalej pana Bolesława zostały już Przypisane do formularza rodzinnego. Nie trzeba już ich wypełniać. Tu, oczywiście, dla tego związku możemy dodać kolejne dzieci, i w ten sposób możecie Państwo postępować, chcąc dodawać kolejne związki. Czyli teraz możemy pokazać ten nasz początkowy punkt wyjścia, który mieliśmy, czyli Nowakowski, Piotr. Mamy dwa, dwa, jeden związek z panią Izabelą, a drugi związek z Panią Marią. Podobna sytuacja pani Marii dopisaliśmy drugi związek, pokaż związek z panem Nowakowskim, to mamy go na ekranie oraz z Panem Kowalewskim. Mamy go również w tej chwili tutaj zaprezentowany. Jeżeli z jakiegoś powodu chcieliby Państwo usuwać związki, to możemy to pokazać nawet na tym przykładzie. Jakbym chciał teraz usunąć, jednak bo się pomyliłem, i ten związek drugi nie powinien być tutaj, albo się nie tej osobie go dodałem. Wystarczy przy, kliknąć przycisk Usuń, ponieważ ta sekcja odpowiada jakby za związek, lub usuwamy tutaj. I proszę zobaczyć, jak kliknę ten przycisk Usuń, czy chcesz usunąć współmałżonka ze związku? Co oznacza, że usunięcie będzie tylko relacji, nie będzie usuwania tych danych w bazie danych programu, te dane zostaną, tylko zostaną usunięte relacje pomiędzy. Jeżeli użyję oczywiście tego przycisku pomiędzy panią Marią a panem Bolesławem. Jeżeli zrobię tak, no to klikamy tak. W tym momencie związki mamy tylko z panem Nowakowskim, a drugi, ponieważ usunąłem tylko relację, to mogę pokazać o bez współmałżonka. Czyli w tym momencie mogę znowu dodać nowego lub też wstawić z listy dla tej pani Marii. A jeżeli nie chcę w ogóle drugiego związku, to robię usuń. Czy chcesz usunąć wybrany związek? Tak. I wchodzimy do tego pierwszego punktu, gdzie, mamy, gdzie zaczęliśmy naszą tutaj, jakby nasz poradnik, gdzie dodaliśmy drugi związek z panią Marią. Czyli mamy z panią Nowakowską, to zostaje, i z panią Marią, nowo utworzony nasz związek. Dziękuję i zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą naszych aplikacji dla genealogów na stronie internetowej www.plsoft.pl.